Ja wczoraj rozmawiałem z kolegami z Malborka i z Nowej Soli, że dzisiaj rano nie będę mógł wypuścić gołębi. No i proszę bardzo, jest godzina po 7, już od 6 pada. No. Także spróbujemy jutro. No, pogoda paskudna. No witam, tak jak mówiłem, nie było wtedy warunków do wypuszczenia. Dzisiaj jest 13, 6.10, 10 stopni, piękny wschód słońca. Już jest właściwie dawno po wschodzie słońca. Wiatr zachodni, mam tutaj gołąbki, jeden ten krasy taki, to jest z Nowej Soli. Tutaj jest białolotka z Malborka i ten jest z oddziału, dokładnie nie pamiętam, ale to będę je puszczał osobno. Także zaczynamy od gołąbka z Nowej Soli. Chodź tutaj, chodź malutka. Dobra. Chodź tutaj, nie bój się, bo twój pan już czeka na ciebie, bo on jest po katastrofie lotniczej z poprzedniego tygodnia. Numer 694, nie wiem czy było widać. Czekajcie, nie widać jedną ręką, to tak, o. Oddział 362, numer 694, ona idzie jako pierwsza. Ej, uciekaj, uciekaj mała, uciekaj, dawaj. No, już poszła nad polem, mam nadzieję, że o, już jest w górze. Odbudowana, tydzień czasu u mnie była. Zaraz zresztą tutaj w okolicy powinny się pojawić gołębie, które idą w tamtym kierunku, bo to jest odpowiednia godzina, że one tutaj z zachodniej Polski powinny iść w głąb kraju. Ta z Nowej Soli już poszła, już jej nie widzę. No to mamy Malbork. Uwaga! Jest gołąbek z Malborka, oddział 065, 065, 59, 20. No, może ty z Malborka miałeś miała lepszy ten. Poszła. To jest następna. Także z wiatrem. Zobaczymy. Na horyzoncie nie widzę na razie gołębi. Niech się też trochę oddali. I ten trzeci to jest samczyk. Nakrapiany. Ten samczyk nakrapiany. Zaraz zobaczymy, bo nie pamiętam skąd ty jesteś. Dałem mu swoją zapinkę, bo on nie miał. Czekaj kochany. 074, to widzę. 074, numer obrączki trochę brudna. Postaram się ją odczytać. Czekaj, bo tak to ja nie widzę. 99.32. I ty też idziesz do góry. No dawaj. Także po tragicznym tamtym tygodniu. Teraz myślę, że no mają z wiatrem, także dosyć mocno wieje, gdzieś około 6 metrów na sekundę. Wiatr północno-zachodni. Później sprawdzę jeszcze ten oddział 074, tego ostatniego gołąbka. Dobra, to nie klecą, tam jest słońce. Mają do przelecenia trochę kilometrów. Czekam na informacje, pozdrawiam serdecznie. No. Puściłem po 6 gołębie i proszę bardzo, na 10 km i co każdy osobno poleciał i zobaczcie co się dzieje. Tutaj siedzi gołąbek z Nowej Soli. Tutaj siedzi gołąbek z Malborka. A ten 074 Starogard Gdański
Cała trójca zameldowała się z powrotem. Nie wiem, co się dzieje. Chociaż widziałem przeloty gołębi bardzo wysoko, to nie udało im się podczepić pod jakieś... Nie wiem, co zrobić. No ale nic. Zobaczymy. Będzie rozwój sytuacji. No i powtórka z rozrywki. Cała trójka zameldowała się u mnie z powrotem. Ale teraz jesteśmy w innej miejscowości. Tutaj kolega z Malborka niedaleko puszczali jego gołębie w gardnie. No i nie ma co. Bo jak już stąd wrócą do mnie z powrotem, to ja już nie wiem, co z nimi robić. Ale teraz puszczam tak. Oddział moment 0874 to jest mówiłem coś koło Gdańska. Starogard Gdański, Malbork, a ten jeden to nie wiem skąd jest. A, ta raba to jest z Nowej Soli, ale ona będzie miała troszeczkę dalej, ale jest z wiatrem, także niech sobie lecą. No, tutaj. Dawajcie, musicie lecieć do domu. No, no dawać. Dawać. Gołąbki w powietrzu. Dobry lot.